Tak zastanawiałem się, co mogę ciekawego porobić w weekend, w jakie fajne miejsce mogę Was zaprosić. I w poszukiwaniu inspiracji przeglądałem sobie Google Maps i wtedy sobie przypomniałem o jednej takiej podwarszawskiej ciekawostce, mianowicie o zamkniętej, zapomnianej linii kolejowej z Wieliszewa do Nasielska. I tak oto witam Was w pierwszym filmie z trzeciej serii, która będzie na moim kanale. Serii zatytułowanej Reportaże Małe i Duże. To będą filmy w trochę innej konwencji, może trochę krótsze. Zresztą sami poczujecie, o co chodzi po obejrzeniu tego filmu. No to co? Zapraszam. Właśnie jestem w Legionowie, zaraz o przystanku Legionowo-Piaski. Tutaj właśnie zaczynała się linia kolejowa numer 10A do Nasielska. Biegła jakieś 10 km właściwie w linii prostej w kierunku Bugo-Narwi. Obecnie Narwi, bo nazewnictwo się po prostu w międzyczasie zmieniło. Przekraczała tę rzekę. No i dalej miała jeszcze jakieś 14 km do Nasielska. Dzisiaj Wam pokażę jedynie tą pierwszą część, czyli od Legionowa, od Wieliszewa do rzeki. No z prostego powodu, jestem bardzo leniwy i nie chce mi się po prostu tyle pedałować. Z tego samego powodu przyjechałem tutaj dzisiaj autem, wioząc rower w bagażniku. No, a że jestem także monumentalnym sknerą, to nie chce mi się jechać na drugą stronę rzeki, bo po prostu szkoda mi na benzynę. Także, cóż, trudno. Linia zaczynała się trójkątem między Wieliszewem a Legionowym Piaski, wtedy znanym jeszcze jako Łajsk. Wszystko jest doskonale widoczne na zdjęciu satelitarnym. Dokładnie możemy prześledzić, jak przebiegała linia. Obecnie natrafimy tu na nie najgorszą szutrówkę. Tory łączyły się po 1700 metrach na posterunku odgałęźnym Derlacz. I właśnie w tym konkretnym miejscu się teraz znajduję. Po posterunku nie został już żaden ślad. Tutaj po mojej prawej stronie są takie konstrukcje ziemne, wały. Ale czy to jest pochodzenia kolejowego, trudno stwierdzić. To, co na 100% wskazuje na kolejową historię tego miejsca, to ten długi, prosty, płaski odcinek ulicy za mną. Ulicy, która nazywa się Kolejowa. Jak mówiłem wcześniej, dalej linia szła w kierunku północno-zachodnim, aż napotykała na rzekę. Most otwarto razem z całą linią 25 lutego 1939 roku. Czujecie już, co się święci? No właśnie, we wrześniu 1939, by przedłużyć szansę na obronę stolicy, wysadzili go polscy saperzy. Potem już go nie odbudowano dla zastosowań kolejowych. Pozostały jedynie filary. Czy cokolwiek więcej wskazuje na to, że w 1939 w tym miejscu przyjechałaby mi jakaś lokomotywa, jeśli już w ogóle cokolwiek by jechało? Raczej nie. Ścieżka jest poprowadzona przez las, nasypem lub tuż obok niego. I w sumie to tyle. Znalazłem jeden przepust, dosłownie jeden, ale żadnych mostów czy wiaduktów. Gdyby nie to, że żyjąc w Warszawie mam za mało zieleni, to powiedziałbym, że jest tu po prostu nudno. To co, może trochę historii dla urozmaicenia? Linia kolejowa Wieliszew-Nasielsk została zbudowana w 1939 roku w przeciągu jednego sezonu budowlanego. Tak, to jest cytat z gazety. Swoją drogą ładna propaganda wtedy leciała. Wyobrażacie sobie zbudować teraz linię kolejową w rok? Dobre sobie, Warszawa, Radon, tak, patrzę na ciebie. Decyzja o budowie linii została podjęta w formie specustawy z 1 lutego 1938 roku. I teraz moje zdziwienie, ona nadal jest dostępna w internetach. A więc, upoważnia się rząd do budowy normalno-torowej linii kolejowej do użytku publicznego Wieliszew-Nasielsk o charakterze kolei drugorzędnej ogólnej długości około 25 km. Termin rozpoczęcia robót ustali minister komunikacji w porozumieniu z ministrem skarbu. Koszty budowy będą pokryte bądź drogą operacji kredytowych opartych na specjalnych tytułach, bądź z kredytów wystawianych do preliminarza rozchodów Funduszu Inwestycyjnego Przedsiębiorstwa PKP. Wykonanie ustawy niniejszej porucza się ministrowi komunikacji w porozumieniu z ministrem skarbu. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. I to tyle. Cała ustawa. Jakie życie w drugiej RP było nieskomplikowane. Są dwa powody budowy tejże linii. Pierwszy, bardziej nagłaśniany propagandowo, ale moim zdaniem mniej ważny, to budowa drogi kolejowej z Wileńszczyzny do Gdyni z ominięciem Warszawy. No, dla towarów może i to był owszem przydatny skrót. Wtedy cyk Białystok, cyk Tłuszcz, Wieliszew, Nasielsk i godzina z życia zaoszczędzona. Drugi powód to to, co w spadku po carskiej Rosji odziedziczyła druga RP, a chodzi oczywiście o twierdzę Modlin. Ze strategicznych pobudek kolej z Warszawy na północ pociągnięto pod same bramy twierdzy. Spowodowało to, że szlak jest tam kręty jak w wysokich górach, a nawet obecnie pociągi zwalniają do 90 km na godzinę. Zaoszczędzono w ten sposób 11 km i wyprostowano odcinek. O, ale chwila, Błażej Kamerzysta dojechał właśnie do pierwszego przystanku, czyli Skrzeszew. Tutaj zachował się nawet budynek dworcowy. Jestem zawiedziony jak siemano. Jeszcze kilka miesięcy temu za wami, za kamerą, znajdował się budynek dworcowy.
taki przedwojenny, mieścił się w nim jeszcze jakiś czas temu komisariat policji, po jego zamknięciu budynek niszczał, stał pusty, można było wejść do środka. No ale niestety, świeżynka, jakiś miesiąc temu zaorano go zupełnie. Tutaj w przebitkach właśnie pokazuję wam, jak to wygląda. No słabo. No nic, ale tutaj nie wiem, czy widać, ten kawałek betonu to jest krawędź peronowa. Zachowana jeszcze, czyli właśnie tu, gdzie stoimy, w 1939 roku podróżni oczekiwali na pociąg. Za nami rozpościera się ewidentnie równia stacyjna. Jest tu stacja nadal widoczna. Ech, szkoda wielka, trzeba było ten kanał zakładać trochę wcześniej. Dobra, nieważne. Jadąc dalej, ale nie tak znowu dużo dalej, natrafimy na przecięcie z drogą wojewódzką 631, a konkretnie z wiaduktem nad miejscem, gdzie kiedyś szły tory. W czasie remontu drogi w 2009 roku zdecydowano się pozostawić rezerwę pod ewentualne przyszłe odtworzenie tej linii. No i to sporą rezerwę, bo dwa tory to tutaj wejdą swobodnie. Za wiaduktem droga odbija ze śladu linii kolejowej, musicie na to uważać. Od tego miejsca jest już niewiele do pokazywania. Droga znowu prowadzi to lasem, to przez krzaki, znowu jest prosto i płasko. Swoją drogą świetne miejsce, żeby nie zmęczyć się za bardzo na rowerze. W jednym miejscu ślad został zamieniony w ulicę, ale kawałek dalej znowu wjeżdża się do lasu. Tam nasypy są już bardzo wysokie. Są zachowane przejazdy kolejowe, na jednym znalazłem nawet przedwojenny słupek wyznaczający krawędź drogi. I tym oto sposobem docieramy do ostatniego skrzyżowania przed mostem. Jeśli pojedziecie prosto, to za 100-200 metrów dojedziecie do wysokiego płotu z drutem kolczastym. Tam nie jedźcie. Jadąc w lewo, dojedziecie do przecięcia wału i ścieżki na plażę. Most, jak wspominałem, został wysadzony przez saperów w 1939. Legalnie do niego nie dojedziecie, jak widać na tym kadrze. No i dotarliśmy do Narwi, koniec trasy. Ten most, o którym wspominał Barzej Sofu, no to jest widoczny tam za mną. Na przedwojennych filarach obecnie przerzucony jest rurociąg Przyjaźń. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w przyszłości, bo razem z Centralnym Portem Komunikacyjnym pojawiają się plany, by odtworzyć tą trasę, którą dzisiaj przejechaliśmy wspólnie. No i skrócić czas przejazdu z Warszawy do Gdańska o dobre kilka minut. No, CPK-owi ja gorąco kibicuję, ale na tę inwestycję trzeba patrzeć bardzo realistycznym okiem. Zresztą to jest temat na inny odcinek. Ja już spadam, bo muszę jeszcze wrócić do Legionowa, po samochód mam nadzieję, że jeszcze stoi. O, kaczuchy. Dzięki za oglądanie. Znacie kolejność. Subskrypcja, łapka w górę, komentarze. Napiszcie, czy tego typu reportaże wam odpowiadają, czy są ciekawe. Bo jak nie, to zawrzucę najwyżej po pierwszym odcinku. Dobra, trzymajcie się. Na razie.